Panie, drodzy zaproszeni goście, liczną reprezentacją naszych braci i sióstr z Arabii, z Niemiec, umiłowani siostry i bracia, którzy tworzycie duchową i tą zewnętrzną przestrzeń naszej nowej parafii. Są ludzie, którzy mówią, że gdyby otaczający świat był lepszy, to oni by także byli lepsi. Święty Jan Paweł II napisał adwokację o pojednaniu i pokucie, reconciliatio et penitentia, gdzie podkreślał, iż w strukturze świata, zarazem człowieka, istnieje gdyby dwóch podział na grzech społeczny i grzech indywidualny. Często jest tak, że wielu ludzi usprawiedliwia się grzechem społecznym. Żyje w takim, a nie innym środowisku, które jest nasączone grzechem, nienawiścią. Dlatego nie mogę nic innego poradzić. Nie tylko nie walczę, ale także ulegam. I zaczynam żyć życiem patologicznym struktur, w których jestem zanurzony. Uważając, że moja wolność tutaj nie istnieje. Jan Paweł II podkreśla, że istnieje grzech struktur, grzech społeczny, ale mocno akcentuje prawdę, iż grzech struktur rodzi się z naszej indywidualnej odpowiedzialności, z naszych działań, z naszej wolności. Niejako to, co my robimy, dobrego i złego, sumuje się i powstaje albo przestrzeń dobra, albo przestrzeń zła, a z kolei też ma jakąś formę oddziaływania na nasze indywidualne zachowanie. Podkreśla tę prawdę Chrystus w dzisiejszej Ewangelii. Nic nie wychodzi z zewnątrz człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym, lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Serce człowieka pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przerodność, podstęp, wyuznanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. To czyni człowieka nieczystym. To w sercu człowieka, w naszym wnętrzu decyduje się obraz świata zewnętrznego, tego najbliższego i następnych kręgów, które są z nami związane, zwłaszcza w przestrzeni Kościoła, gdzie grzech, słabość jednego z chrześcijan gdzieś na antypodach Australii czy Polsce Południowej wpływa na nas wszystkich, ale także i dobro, które podejmujemy tu i teraz, oddziałuje na cały Kościół. W tym wymiarze zastanówmy się nad trzema odsłonami. Człowiek, Kościół jako obiekt przestrzeń i parafia. Człowiek, każdy z nas, nosi w sobie te dwa światy, materialne i duchowe, ściśle zjednoczone ze sobą. Sfera zewnętrzna, cielesna, jest bardzo ważna, jest darem Boga dla nas. I dlatego troszczymy się o swoje ciało, o swój wygląd, o swoje zdrowie. To ciało jest ściśle złączone jednak ze światem wewnętrznym, duchowym. To dar naszej nieśmiertelnej duszy, podobieństwo do Boga. Tam dokonują się wielkie czyny naszego życia, później w wymiarze zewnętrznym, bowiem z naszego duchowego świata wyłania się świat materialny. Dzisiaj dostrzegamy, iż mocno został przeakcentowany świat materialny, świat zewnętrzny, na niekorzyść świata duchowego. I to powoduje zachwianie równowagi człowieka. Niedocenianie świata wewnętrznego, duchowego sprawia, że często mamy już duże problemy.
z Bogiem, aby jak gdyby okradały się z bóstwa, okradały się z tego, co w nas jest wielkie, niepowtarzalne, wyjątkowe, co jest Boże. Potrzebujemy tej równowagi ze światem zewnętrznym, a światem wewnętrznym, duchowym. Astrofizycy, kosmologowie, którzy zajmują się całą strukturą wszechświata, podkreślają, że ilość antymaterii, czyli tej rzeczywistości niewidzialnej, niewidocznej, jest nawet większa niż, można powiedzieć, ilość materii tej nierzadnej, nadzwyczajnej, którą my także jesteśmy, bo nasze ciało to jest budulec gwiazda, budulec gwiazd to jest nasze ciało, cała tablica Mendelejewa, która jest w nas, jest w całym wszechświecie. Jeżeli poznajemy świat antymaterii, niewidzialnej antymaterii, można powiedzieć, jakiejś formy niemal duchowej, to tylko ze względu na tego, że z tego względu, że mierzalna jest materia ta postrzegalna i jej zachowanie sprawia, że możemy dochodzić do wniosku, a także później równania matematyczne, że możemy dojść do wniosku o istnieniu antymaterii całego świata niewidzialnego, niedostrzegalnego. Potrzebujemy w naszym życiu na nowo odkrywania naszej wielkości. Święta Teresa z Avila podkreślała, póki ja zawsze stanowimy większość. Im bardziej jesteśmy zjednoczeni z Bogiem, bardziej dostrzegamy tą potęgę życia duchowego, tym bardziej możemy zmieniać ten świat materialny. Bo przecież przekształcenie materii dokonuje się zawsze w wymiarze duchowym. To wielka miłość sprawiła, że jesteście małżeństwem. Z tego niewidzialnego świata miłości zrodziło się małżeństwo. Zrodziło się to, co zewnętrzne później. Związek małżeński, jedność, budowa domów, założenie rodziny, rodzenie się dzieci itd. I możemy powiedzieć, że każde to dzieło zewnętrzne ma swoje źródło w życiu wewnętrznym, duchowym. Kochani, także Kościół, który budowaliście tak szybko, w wysokim tempie, ma podobną jakby strukturę, a tą strukturę zewnętrzną, architektoniczną, materialną, zresztą zrodzoną z idei architektów, jak gdyby z tego świata niewidzialnego, to ich intuicje, wizje niematerialne, przeniesione na projekt i później zrealizowane budowie tego obiektu sprawiły, że Kościół zaistniał w przestrzeni materialnej. On ma symbolikę chrześcijańską. Każdy z kościołów ma swoją specyfikę, różnorodność, ale zasadniczo wszystkie kościoły mają wspólne elementy materialne. Te elementy materialne mogą nas zachwycać estetyką, pięknem. I to jest ważne, żeby nasze świątynie, kościoły były piękne estetycznie, więc żeby była zachowana w nich harmonia, aby one oddziaływały na wszystkie nasze zmysły. To jest też nasza cześć oddana Bogu, że cały wszechświat, który stwarza, mając nam różnego rodzaju elementy materialne, pierwiastki chemiczne, surowce naturalne, drewno i tak dalej, że my potrafimy to przekształcić i niejako w tym ludzkim geniuszu, wolności, pracowitości z powrotem ofiarować to w formie świątyni. To jest nasz dar, przekształcenie dzieła Bożego naszym wysiłkiem. Ale wiemy, że Kościół nie może być jedynie piękną strukturą estetyczną budynek kościoła. Bo mamy przecież wielkie, wspaniałe katedry we Francji czy innych krajach, które siedzą u skał. Stały się obiektami odwiedzanymi przez turystów, przez zwiedzających. A
więc są w jakiś sposób martwi. Bo Kościół, który jest tylko w wymiarze materialnym, a nie ukazuje tego, co jest w nim ważne. Znak materialny wskazuje na znaczenie, chwytę, na sferę duchową, która jest najważniejsza w tej przestrzeni. Jeżeli tego nie ma, to budynek kościoła, nawet najpiękniejszy, rzeczywiście jest martwy. Traci swoją siłę oddziaływania, swoje znaczenie. Cieszę się, że nasz Kościół będzie miał ten wymiar duchowy. Znaczy, będziemy odkrywać obecność Boga w nim, przychodzącego pod postacią słowa głoszonego tutaj, przychodzącego pod postacią gestów liturgicznych, słów, szat, całego wystroju. Będzie docierał do nas właśnie przez tą materialność, przebijając się do naszych serc i umysłów. Bardzo się cieszę z tego względu, że tak licznie pojawiliście się. Większa część parafian jest poza obrębem Kościoła. Bardzo was doceniam, że uznaliście ten dzień za ważny w waszym życiu, w życiu naszej wspólnoty. Ale właśnie Kościół ten materialny żyje i uzyskuje swoje znaczenie jako więź z Bogiem, z drugim człowiekiem, wtedy, kiedy jest parafia, kiedy powstaje właśnie to szczególna społeczność, która także ma wymiar zewnętrzny i zarazem wewnętrzny. Bardzo ważne jest dla nas, że ta najmłodsza w historii obecnej, jeszcze w historii naszej diecezji parafia w Proszówkach, na tle niektórych parafii, które mają już 1000 lat, rozpoczyna swoje życie, swoje istnienie, jak małe dziecko, które jest małe, ale już w sobie ma tą potęgę człowieka, który wzrasta, który będzie wzrastał, który będzie się rozwijał. Czym jest parafia? Kodeks prawa kanonicznego mówi, że parafia jest określoną wspólnotą wiernych, utworzoną na sposób stały w kościele partykularnym, nad którą pasterską pieczę pod władzą biskupa diecezjalnego powierza się proboszczowi, jako jej własnemu pasterzowi, pozostającą pod pasterską troską proboszcza, jako jej własnego pasterza. To jest kanon kodeksu prawa kanonicznego 515. Paragraf pierwszy. Parafia jest zatem najmniejszą komórką organizacyjną w strukturze hierarchicznej Kościoła. Kościół bowiem na wzór innych wspólnot instytucji posiada dobrze uporządkowaną i dysponującą wielowiekowym doświadczeniem organizację. Pod tym względem jest podobny do innych organizacji. I nie możemy się zrzymać, że Kościół ma swoje struktury zewnętrzne, administracyjne, którzy chcieliby także terminować Kościół pod tym względem. Jednakże patrzenie na Kościół tylko od strony struktury i organizacji zewnętrznej nie ukazuje jego najgłębszej istoty jako wspólnoty wiary i uświęcenia na drodze do zbawienia. Parafia też często nazywana bywa rodziną rodzin. To koncepcja, która zyskuje dzisiaj na popularności, gdyż określa wyjątkowe więzi łączące parafię. Rodzina naturalna to wspólnota więzów krwi i życia, to wspólnota rodziców i dzieci pomiędzy sobą, zaś rodzina, jaką jest parafia, to już nie naturalne więzy krwi, ale więzy miłości i nadprzyrodzonego życia, które łączą wszystkich członków wspólnoty parafialnej. Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego tego samego Ojca, który jest w niebie, a także zrodzonymi zostaliśmy do życia nadprzyrodzonego w łonie tej samej Matki Kościoła. To dla nas bardzo ważne, bo niezależnie od stanu posiadania, niezależnie od wyglądu, niezależnie od stanowiska, które jest w niebie, wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Wszyscy mamy takie samo prawo do tego, aby być częścią tej prawdy. To bardzo ważną częścią. W czasach, kiedy rodzina zaczyna nam się rozstawać
Nawet mam nadzieję, że rodzina bracia Jana, ten deficyt w człowieku, potrzeby bycia z innymi ludźmi, w jakiś sposób odbuduje, że budują wspólnotę parafialną, na nowo budujemy bardzo ważną wspólnotę małżeńską i rodzinną. Mamy głęboką trudność. Tak jak dla rodziny fundamentem jest małżeństwo, tak dla parafii fundamentem jest kapłaństwo. Bez zakłada nie ma rzeczywistości sakramentalnej, która stanowi najważniejszy punkt życia każdej parafii. Proboszcz dźwiga szczególną odpowiedzialność za kształt, dynamizm, rozwój życia parafialnego. Jest odpowiedzialny przed Bogiem za zbawienie wspólnoty powierzonej jego pasterskiej troski. Jest zatem duchowym ojcem w rodzinie parafialnej. I to nie może być tak, że księdze proboszczowi nie zależy na zbawieniu swoich wiernych. O to powinien się przede wszystkim troszczyć. To jest jego główne zadanie. Wiemy, że dla nas, dla rodzin, bardzo ważny jest ten dom materialny, ale równocześnie w domu materialnym budują się więzi rodzinne, więzi duchowe. My także potrzebujemy kościoła, serca parafii, gdzie rzeczywiście toczy się nasza relacja, życie między nami a Bogiem i życie nas wszystkich połączonych właśnie szczególnymi więzami. Wiemy, że często nasz dom rodzinny, dom, który zbudowaliśmy, jest miejscem, gdzie czujemy się dobrze i bezpiecznie. Wracamy po pracy zdenerwowani, czasem wściekli, poniżeni, zmęczeni, jak to bywa, i w domu chcemy mieć wreszcie trochę spokoju, ciszy i dobry dom. Dobre małżeństwo, silne, dobra rodzina pozwala nam odbudować siebie, żeby znowu wyruszyć do codziennego życia. I podobnie jest z kościołem. Jeżeli dobrze funkcjonuje parafia, to jest takie miejsce, gdzie przychodzimy zmęczeni, poczasami przez życie, rozbici ze swoimi różnymi problemami, których nikt inny nie rozwiąże poza Panem Bogiem. I właśnie tutaj uzyskujemy siłę, moc, aby nie zmarnować, wyjść umocnieni i wejść znowu w życie i przemieniać ten świat, w którym żyjemy. A więc nie jest tak, że parafia jest jakimś abstrakcyjnym tworem, który jest zupełnie poza naszym życiem. Nie. Głęboka relacja z Bogiem, która dokonuje się w parafii, decyduje o tym, czy właśnie przez życie wewnętrzne przemienimy ten zewnętrzny świat, który nas kochani, parafia powinna być miejscem, gdzie wszyscy dobrze się czują. Dzięki szerokiej działalności parafialnej rzeczywiście mamy tutaj różne możliwości oddziaływania, budowania wspólnoty. Parafie w Polsce są nadal niezwykle ważnymi instytucjami, nie tylko dla kościoła, ale także dla społeczeństwa. Na parafiach bowiem opiera się znaczna część życia lokalnych wspólnot. Dokonuje się to w różnych wymiarach kulturalnych, dobroczynnych, w wielu inicjatywach społecznych, patriotycznych. Wystarczy nieraz posłuchać ogłoszeń parafialnych, ile w nich jest informacji spoza życia typowo parafialnego, zaś dotyczących takich jak różne wydarzenia lokalne, różne działania. Drodzy siostry i bracia, czy istnieje idealna parafia? Poczucie realizmu sprawia i podpowiada nam, że takiej idealnej parafii nie będzie. Dlaczego? Dlatego, że my musimy parafii. A każdy z nas ma te swoje słabości, grzechy. I to trzeba jasno przyznać. To parafia jest taka, jacymi jesteśmy, owszem, proboszcz, wikariusze, nadają pewien kształt życiu parafialnym. Ale to od nas wszystkich zależy, jaka będzie parafia. Chcemy, żeby była jak najlepsza. Chcemy, żeby była miejscem, gdzie, tak jak powiedziałem, nawiązujemy tą relację z Bogiem, z drugim człowiekiem.
Mamy możliwość stworzenia takiej parafii, kiedy patrzymy na patronkę Matki Bożej, pięknej miłości. Matka Boża pięknej miłości kocha nas z ogromną miłością. Jej serce, tak jak Najświętsze Serce Jezusa, bije w naszej parafii i sprawia, że możemy się w niej odnowić, że możemy w tej pięknej miłości Maryi odnowić naszą miłość do Boga i do drugiego człowieka, zwłaszcza w czasach, gdzie ta miłość jest przerysowana i często wprowadzona w przestrzeń egoizmu. Hasło piątego synodu naszej diecezji to słowa Kościół na wzór Chrystusa. Gorąco życzę nam, aby wasza parafia była ciągle i stawała się wspólnotą na wzór Chrystusa, pod opieką i orędownictwem Matki Bożej pięknej miłości. Szczęść Boże.